Jutro odbędzie się pogrzeb pana Pawła Królikowskiego. Czy pani weźmie w nim udział? Oczywiście, że tak. Myślę, że wszyscy, którzy jesteśmy w Warszawie i jakieś niemożliwe do odwołania obowiązki zawodowe nie wyprowadzają nas z miasta gdzie indziej, na pewno będziemy Pawła jutro uroczyście żegnać. Aczkolwiek mnie uda się być tylko na spotkaniu i mszy pożegnalnej. Niestety już nie będę mogła być później na pogrzebie, ponieważ wspólnie z Arturem Barcisiem, który będzie razem ze mną na tej pierwszej uroczystości, zaraz po mszy musimy wsiadać w auto i jechać do pracy, bo gramy spektakle teatralne na drugim końcu Polski i musimy do swojej pracy jechać. Publiczność czeka i życie zawodowe toczy się dalej. No ale pewnie nie będzie nam łatwo zagrać radosny, pełen energii spektakl w dniu jutrzejszym. Takie to nasze życie zawodowe jest, tak to wygląda, że możemy sobie czuć wewnątrz i w sercu zupełnie inaczej, a przychodzimy do swojej pracy, widzowie przychodzą, żeby obejrzeć dobry spektakl, zakładamy maskę, kostium, uśmiech i bawimy ludzi, bo na tym polega ta praca i nieraz trzeba być dzielnym, żeby dać radę odwiesić te wszystkie prawdziwe emocje na chwilę w garderobie, na wieszaku, wejść na scenę i generować radosną, pozytywną energię. Myślę, że to jest jedno z najtrudniejszych obliczy tego zawodu. I o tym też często rozmawialiśmy z Pawłem, że wielokrotnie zdarzają się takie sytuacje w życiu, kiedy jak każdy z nas mamy różne problemy, zmartwienia, trudne, bardzo ciężkie momenty w życiu, ale na tym polega nasz zawód, że trzeba wieczorem przyjść do teatru i zagrać swoją rolę. Nie każdy zrozumie, jak bardzo jest to trudne, ale proszę mi wierzyć, że jest. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!